tobie koordynator. Dzień dobry, lekarz z oddziału dziecięcego Skutna się kłania. Chciałabym zamówić przewóz, karetkę S z lekarzem. Już długo będziemy czekać, z ratownikiem jest od ręki. A co się dzieje z dzieckiem? Dziecko wchodzi w niewydolność oddechową, właśnie zaraz będzie zaintubowane, ma pół roku, waży 7 kilo. Dobrze, już jest... szpital Kutno, który oddział pediatria, tak? Oddział pediatria i już jest umówione, że go Sporna przyjmie. Dobrze, kto zleca transport? Jak się wiem, dzieciątko nazywa? Już mówię, Barbara. 6 miesięcy ma, tak? 6 miesięcy, waży 7 kilo. Dobrze, najszybciej jak to możliwe przyjdziemy. Dobra, dobra, dzięki. Dziękuję, pozdrawiam. Pogotowy koordynator. Dzień dobry. Pediatria w Kutnie jeszcze raz się kłania. Ja dzwoniłam kilkadziesiąt minut temu o karetkę dla dziecka. Czy wiadomo, gdzie jest jeszcze karetka? Jeszcze nie wyjechali. Są w trakcie realizacji tego transportu z ławku. Czy jeszcze nie wyjechali do Jeszcze nie wyjechali do was w ogóle. Nie ma ich w ogóle u was? No niestety nie. A nie da się jakoś albo inne? Oni albo... dopiero są w ławku. Przyjmują pacjenta po zatrzymaniu krążenia. Będą jechali do Łodzi dopiero. Także to może się... 2 godziny. No, może przy tak dobrych wiatrach. Przy dobrych wiatrach niestety. No. Dobra, dzięki. Dziękuję. Pogodowy koordynator. Dzień dobry, Jeśman Józef na pediatrę Kutno. Mam pytanie, dojechała już ta karetka do Łodzi czy nie? Z łasku. Zobaczę na GPS. Wjeżdżają do Łodzi. Wjeżdżają do Łodzi? Tak, tak, z pacjentem. Dobra, czy ja, czyli teraz muszą go gdzieś przetransportować tak, na oddział? Tak, do MSW, na intensywną terapię, pacjent po zatrzymaniu krążenia. I czy mogą od razu z MSW jechać do nas? Tak, bo nie będą mieli wyjścia. Od razu. Bardzo proszę, bo ja dzwoniłam do Warszawy, nikt mi nie chce pomóc. No. Także błagam, my nie odmawiamy, ja chcę, oczywiście, no, dzieciaczek jest dla mnie najważniejszy domeczek. Dobra, dziękuję. Ja...